No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny pierwsze wrażenia z jazdy, tym razem na największej kanapie ever, która była na kanale. Ponieważ dzisiaj pierwsze wrażenia z jazdy na nowym Goldwingu, wersja DCT. Generalnie powiem Wam, że jest to potężny motocykl. Pierwsze wrażenie, no bydle. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, żeby zostawić łapa up lub down, jeżeli Wam się podoba ten odcinek. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to zostawcie suba. Pamiętajcie też, że sekcja komentarzy jest dla Was. A teraz jedziemy z tym koksem. Dobra, poza tym, że to po prostu jest potężny sprzęcior, to pierwszej rzeczy, której się nauczyłem, i poza tym, że mają tutaj kotki, to w jaki sposób odpalić tutaj coś takiego jak delikatne prowadzenie. Ten sprzęt ma wspomaganie takich manewrów parkingowych przód-tył. No bez tego powiem Wam, że będzie ciężko. Byłoby cokolwiek z nim zrobić. Drugie wrażenie jest takie, że on ma po prostu w cholerę tego wszystkiego. Po prostu no multum rzeczy tutaj jest. Czy ja mogę to zatwierdzić? Okej, zajebiście. Mamy FM radio, które sobie ściszyłem, bo oczywiście mam tutaj radio. No nie będziemy sobie słuchać radia. Chciałbym tu znaleźć. O, zużycie paliwa. Czas trwania. O, zużycie paliwa. I co? Jak to zresetować? Pewnie tym. A nie, to zużycie paliwa to jeszcze nie. Ja chcę trasę. Aha, trasa B. Tutaj mamy. Dobra. Home. Ok. Mamy nawigację, telefon, ustawienia. Co? O, zatrzymanie. Wstępne zawieszenie. Jedna osoba. Podświetlenia. Wow. No powiem Wam, że jest tu w czym. Otwieranie światła. Dobra. Wyjdź. Wyjdź. Zobaczymy sobie, jak chodzi nawigacja. To na pewno. A chciałbym jeszcze popatrzeć, jak tutaj mode. Aha, tu mamy Rain, Eco Tour, Sport. Stopkę sobie schowam, żebyś mi już nie marudził. Tour, Sport, Eco. Eco, pojedziemy sobie Eco. Kieruneczki. No wszystko fajnie, tylko ja bym chciał jeszcze sobie. Dobra, oddalenia, przybliżenia, lewo, prawo, super. Ustaw cel, ja. Dobra, wyjdź mi z tego. Oczywiście tak odpalić, to sobie podpalamy, automat manual sobie zrobimy. O, super, mamy tempomat. Świetnie, tylko ja bym sobie chciał przebiegi pozmieniać. I którym to się robiło? No bo chciałbym wiedzieć przebieg. No nic, powiem Wam, że chyba będę musiał wrócić do domu i poczytać sobie o tym. Póki co przejedźmy się. Będę miał trochę czasu na to, żeby siąść z instrukcją. Total jest 17 870 km. O panie! 17 870 przebiegu. No to powiem Wam, że nie jest źle. Tym całym komputerem to się jeszcze pobawimy. Muszę się powczytywać w to. Muszę się wczytać w ogóle, o co chodzi z bagażami, że one cały czas są otwarte. Mam jakiś kluczyk, który ma jakiś guzik, który generalnie nie działa, jak gdyby. Dobra, jak to było? Klameczka. O, i teraz mamy sobie manewry przy pomocy guziczków. Bieg wsteczny w motocyklu. No to tego się często nie widzi. O, szybka mi się automatycznie podniosła. Ciekawostka turystyczna. No powiem Wam, że póki co to wielki w cholerę.
będę się musiał naprawdę mocno przestawić na tą kolumbrynę. No to jest krążownik, proszę Państwa. A ciekawe, czy automatycznie faktycznie wyłącza kierunkowskaz, ale to raczej na takim łuku to nic z tego nie zobaczymy. Tu chyba mogłem sobie szybko opuszczać. O! Uuu, dobra, nie było tematu. Zostaje tak jak jest. No i powiem Wam, że jak się jedzie, to jest to samo co we wszystkich motocyklach. W ogóle zapominasz o jakiejkolwiek masie sprzętu. Bo od momentu, kiedy tylko zaczyna się toczyć, to już jest wszystko leciutko. Najgorzej jest właśnie w takiej sytuacji jak tutaj, gdzie ja już mam. Oho. Nie mówcie mi, że to automatycznie gaśnie, kurde, silnik. Ale beka. Dobra, to faktycznie było w opcjach, to będzie można wyłączyć. Chociaż z drugiej strony, tutaj turbiny chyba nie ma. Będę musiał poczytać. Ale, no opieram się o palca, na palcach. Jest dosyć szeroko. Nie ma się co dziwić. Pełną nogą do ziemi nie dosięgam. Ale kurde. Jest fajnie wyważony, bardzo nisko ośrodek ciężkości, więc to chyba nie jest taki duży problem. Ja w ogóle go zaraz jadę do domu, biorę rzeczy, jadę nim w Polskę. Będę chciał nim pojechać na Pomorze. I stamtąd sobie wrócić, zrobić taką 500-kilometrową trasę, zobaczyć jak ten sprzęt się spisuje w czymś takim, no bo to jakby nie było, to jest krążownik, on jest stworzony do tego, żeby dorobić przebiegi, tak, no zresztą sami widzicie, no testóweczka z tego roku ma już natrzepane 17 870 km, a to znaczy, że wszyscy, którzy go testowali przede mną, to prawdopodobnie też go brali na jakieś takie większe trasy, no bo nie ma sensu inaczej testować tego motocykla, tak, bo jazda czymś takim po mieście to po prostu przypał. Trzeba wziąć gdzieś na trasę, walnąć tym kurde tyle kilometrów, ile się da i tyle. Ja właśnie mam taki plan. Chcę jednego dnia, no będę jechać sobie tam Elbląg, później Koszalin, do Kaska, później do Szczecina. I ze Szczecina chcę sobie wrócić do domu. O! No. Pierwsze wrażenia, nie przycisnie się tym w korkach. Dobra, to teraz jakby tu pojechać, żeby było dobrze. O, proszę, od razu się wyłączył. W korkach to się nim raczej nie przycisnę, raczej nie tutaj. Mamy wykrywanie wzniesienia i co? I wtedy pewnikiem automatycznie sobie zaciągnie hamulec. To też by było sprytne. Mam zasięgi. O, grzanie manetek. Grzanie siedzenia. A tutaj mam set. To tu można sobie to wszystko zrobić. Dobra, zaraz sobie pokasujemy te przebiegi wszystkie. Zobaczymy, ile ja nim zrobię w ogóle. Ale powiem Wam, że no, prowadzi się go póki co. No, ociężale to może nie, ale tak majestatycznie strasznie bardzo. Nie trafiłem w kierunek. Bardzo tak majestatycznie, słuchajcie. No, szanujesz masę, którą się poruszasz, bo centralnie odchodzi chęć, żeby jakoś tam mocniej go kręcić, czy coś takiego. Ale ten dźwięk... No, to jest coś po prostu niesamowitego, powiem Wam. On sobie tak gulgocze. I powiem Wam, że faktycznie jego masa sprawia, że nie chce się go jakoś tak cisnąć. Póki co, przynajmniej ja jadąc teraz, nie mam takiej ochoty, żeby kręcić tą manetką, nie? Czuję taki szacunek dla masy, którą prowadzę. Fajnie w ogóle widać, jak pracuje zawieszenie cały czas. Ciekaw jestem, jak to będzie szło w trybie sport. Znaczy... W trybie sport, kurde, jak ja w ogóle nawet nie kręcę manetką, ja będę tryby sport sprawdzał. No ale dobra, no. Rain Tour Sport, hello. No, temu panu się raczej spodoba ten motocykl.
O, słuchajcie, jeżeli przy czymś takim wchodzi mi trakcja, to jest nieźle, wam powiem. To jest nieźle. Przy takim ruszeniu włączyła się trakcja. To znaczy, że mamy tutaj na tyle mocy, żeby, kurde, już coś tutaj zacząć szaleć. No dobra, to trzeba będzie uważać. No i powiem wam, że... No jeździ się tym trochę jak samochodem bardziej. Bo jednak już nawet nie tyle, że masa, co rozmiar tego z motocykla sprawia, że ani się tak jakoś między tymi samochodami nie przyciśniesz, ani nie jesteś taki bardzo manewrowy. Ale wiadomo, że to nie jest sprzęt do takich rzeczy. Dlatego właśnie zabieram go w trasę w Polskę, żeby zobaczyć, jak on się będzie spisywać w tych warunkach, w jakich no, docelowo powinien być sprawdzany, czyli na trasach, na autostradach, gdzie jedzie się po prostu przez siebie jakieś absurdalne ilości kilometrów. I na dobrą sprawę, żeby go tak w ogóle jakokolwiek dobrze sprawdzić, to musiałbym zrobić nim, wydaje mi się teraz, tak 500 km, 1000 km jednego dnia. Tak jest o tyle fajnie, że mogę sobie na taką wycieczkę pozwolić, bo chwilowo nie pracuję. Także tylko i wyłącznie dzięki temu robię sobie taki tour, robię sobie taką wycieczkę i będę sobie patrzeć, jak to jest być pełnoetatowym youtuberem, przynajmniej przez miesiąc albo ze dwa pewnie. Znaczy cały czas dysponujemy tutaj większym przyspieszeniem niż w autach, tak? Także manewrowość jest i tak jakby większa, bo możemy sobie pozwolić na szybsze zmiany pasa i tak dalej, ale mimo wszystko powiem wam, że no motocykl sprawia, że masz taki respekt dla manetki, masz... kurde, powiem wam, że o taka jazda, nie? Taka bardzo zrelaksowana jazda. Jak najbardziej pasuje do tego motocykla. Mogłem sobie też rozkręcić radio, ale wydaje mi się, że tak troszeczkę chyba nie bardzo. Muszę w ogóle poszukać, popatrzeć, czy gdzieś tu jest jakieś gniazdo ładowania, bo na razie widziałem tylko gniazdo ładowania z tyłu, jeśli chodzi o USB, natomiast nie widziałem zwykłego samochodowego gniazda ładowania. Ja chciałbym, kurde, coś na żywo polecić z tym motocyklem w drodze powrotnej. Zobaczymy, czy to się w ogóle w jakikolwiek sposób uda, czy też nie. Najwyżej zrobimy nieco krócej na zasilaniu bateryjnym i tyle. Dobra, chciałbym się gdzieś na chwilę zatrzymać, żeby sobie pokasować te przebiegi mimo wszystko. Tak, żeby sprawdzić jego spalanie rzeczywiste i w ogóle, żeby widzieć, ile nim zrobiłem. Od razu bym wam pokazał, jak wyglądają przestrzenie bagażowe. Ale muszę się jeszcze wczytać, kurde, w instrukcję, zobaczyć, jak się dostać pod siedzenie, bo prawdopodobnie tam będzie jakieś gniazdo ładowania. Nie jestem w stanie tam póki co wejść. Nigdy nie byłem tutaj w lewo, to sobie pojedziemy tutaj w lewo. O. Dobre. No nie, no jest to sensowne, tak? No, jeżeli masz taką pojemność silnika, to jest 1200, no to faktycznie warto czasami przeoszczędzić paliwo. No bo jakby nie było... On trochę będzie pewnie palić. Ja jestem w stanie zobaczyć... To są totale. Ja jestem w stanie to skasować. Znaczy jestem w stanie to skasować. A na przykład jakbym tak zrobił, to jestem w stanie to... O, skasowałem. To trip B też sobie skasujemy. Powiedzmy, że od tej pory jedziemy na moim przebiegu. Range. No dobra. Jednak ta szyba tak wysoko. O, teraz lepiej. Ja sobie tutaj skręcę i sobie tutaj zaparkuję. O, będzie elegancko. Będzie pan zadowolony? Będzie pan zadowolony. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Ej, powiem wam, że nie jest tak źle. Tak, żeby sobie nim wyjechać. O, na przykład tu, w tą szczelinę, gdzie nikt inny nie wjedzie, a ja wjadę, bo jestem na motocyklu. Dobra, pyk, wyłącz się. Wyłącz się. O, pff, mówisz i masz. Dobrze, to tak, w ogóle taki z ciekawostek. Zasięg. Czy my tu mamy ciśnienie w oponkach? No zajebiście.
Okej, okay, a tu jeszcze bym chciał temperaturę. O! Aha, czyli tu możemy sobie ustawić tylko tempomat albo temperaturę powietrza. To niech będzie, że wgląd na tempomat. Tu zostawmy sobie przebieg, jaki robię. Okej, tu zostawmy sobie zasięg. W info. Zużycie paliwa średnie 7,6. Zużycie paliwa obecne. O, to właśnie chciałem zobaczyć. Dobra, pyk. No i co teraz? A, bo muszę wziąć luz. Ciach. I wsteka. Ej, naprawdę. Wsteczny w motocyklu. I to powiem wam, że on jest taki fajny, że nadążacie spokojnie dwoma nogami za motocyklem. Nie ma się co spinać. Minusem sobie iść do tyłu, plusem do przodu. No, plus jest trochę bardziej taki narowisty. O, tempo, z jakim się posuwa, to jest coś takiego. To jest max, nie? Teraz. Dobra. Wrzucamy sobie normalny drive. I jazda. Ej, powiem wam, że teraz, kurde, jak już się nim trochę pomanewrowało, to jakoś tak pewniej i śmielej przy tych zakrętach. Ono bardzo nisko, kurde, położony ten środek ciężkości. O, dobra, zobaczymy, czy ten kierunkowskaz się z automatu wyłączy. No, już się wyłączył. Ha, dobry. Spalanie pod 15 litrów na setę. Szyba w górę. Dziękuję. O. Nie no, powiem wam, że do podróży to będzie w cholerę komfortowe. Ja oczywiście wam dzisiaj za dużo nie powiem na temat tego, co on w sobie ma, co on potrafi zrobić, bo to jest encyklopedia. No, po prostu jak sięgnąłem z jej manuala i popatrzyłem sobie na niego teraz, to no, przeraził mnie ogromem informacji tego, co tu można zrobić i tak dalej. Także to wszystko trzeba będzie na spokojnie poczytać, zobaczyć. Chciałbym jeszcze zaraz zobaczyć sobie, jak działa tempomat. Chciałbym zobaczyć, jak tu się w ogóle otwiera wlew do tankowania. Podejrzewam, że jest tutaj. Ale to wszystko, co jestem w stanie wam na ten temat powiedzieć. W ogóle ma perfekcyjnie wielkie podnóżki. To są po prostu. No, czuję się, jakbym miał nogę na podłodze. Mało tego, jakbym chciał, to ja mógł sobie z tyłu prawdopodobnie położyć na stópkach pasażera. A, właśnie miałem wam pokazać te przestrzenie bagażowe. No, to się za chwilę jeszcze znowu zatrzymamy. Tak wstępnie zobaczycie sobie na tym pierwszym odcinku, jak to wygląda. Bo oczywiście standardowo nagram wam też pełną recenzję tego sprzęta. Później, jak już będzie, będę mógł go oddawać. Ale powiem wam, że kurde, szkoda, że nie ma tutaj żadnego światła, tych luster. Ale no to jest zbyt takie. Ja już widzę, że po prostu większość panów w średnim wieku w samochodach to zerka sobie z takim rozmarzeniem na ten motocykl. No i w sumie nie ma się im co dziwić. Każdy chyba chciałby czymś takim pojechać sobie w plener. Bo to jest po prostu niesamowita akcja, to będzie coś czuję. Mam wrażenie, że hamulec też tak troszeczkę leniwiej pracuje, ale w sumie wolałbym nie sprawdzać tego do końca. Kurde, podoba mi się ta regulacja tej szyby, taka szybka, bo czasami ona jest tak na wysokości, że troszeczkę wam ten nieboskłon zakrywa, nie? Ale czasami po prostu za bardzo wieje w oczy i można to sobie wszystko fajnie regulować szybko, także to jest spoko. Naprawdę mi się to podoba. Dobra, zejdziemy sobie może pod stadion, ja sobie tam zaparkuję, pokażę wam te bagaże i to byłoby chyba na tyle, tak na szybciora. Nagram wam jeszcze w drodze odcinek. Powiem wam tam dokładnie, o co chodzi z tą tam moją pracą. Motocykl się spodobał. Kurde, jak tym się fajnie majestatycznie jedzie, wiecie, wpadacie w taki bardzo powolny, leniwy łuczek, taką masą i w ogóle, no jest mega, no, jest mega.
śmieszne naprawdę uczucie, znaczy takie dziwne, wiecie. Po raz pierwszy jadę chyba tak ciężkim motocyklem, nie musiałem jeszcze popatrzeć, jak to tam było z masą tych Harley, którymi miałem okazję latać, ale chyba ten jest najcięższy do tej pory ze wszystkich. Dobra. O, i to co musicie pamiętać, kurde, znowu zawadzam nogą o siedzenie. Noga bardzo wysoka, albo zsuwać się, nie schodzić z niego metodą na ściga, czyli nogą przez zadupek, tylko po prostu bokiem zeskakiwać. Dobra, teraz tak. Sprawdzone organoleptycznie, tutaj zmieści się wam kask. Bez problemu macie ładowanie USB. I to tyle. Do tego macie dwa takie schoweczki. O. No tutaj już trochę mniej miejsca, ale ciągle da się coś tam upchnąć. Powiem wam, że na dobrą sprawę wydawało mi się, że one są większe, że tu jest więcej przestrzeni takiej do spakowania się. No ale to na moje potrzeby wystarczy. Myślę, na takie wycieczki tygodniowe również dla większości z was będzie ok. No także bydlę, wielki sprzęt, no kawał motocykla. I w zasadzie nie ma co, słuchajcie, przedłużać, bo no za dużo wam na razie na jego temat nie powiem. Odbieram go na szybciora, jadę, pakuję się w niego i jadę dalej. Także no można powiedzieć, że zaczynam dzisiaj największą moją przygodę z touringiem, bo będę po prostu dzisiaj środę wyjeżdżam, wracam w niedzielę. W poniedziałek go oddaję. 1000 to pyknie po prostu leciutko. Natomiast w jednego dnia będę nim robić trasę 500 km. Część z tego prawdopodobnie zrobimy sobie w ogóle na live. Także co? No standardowo, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę up. Ja was zapraszam do siebie na Instagrama, na Facebooka. Tam macie zdecydowanie więcej aktywności, najwięcej. I tak na Instagramie wrzucacie komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to wrzućcie. Ja postaram się ten film wam zrobić przed nagraniem recenzji. To być może jeszcze będę wiedział po prostu, ukierunkujecie mnie, na co zwrócić uwagę. Oceniam was również do mnie na Patronite'a. Patroni z Pendulendów mają lepiej. Ja, tak jak wam wspomniałem, jestem teraz bez pracy, więc zaczynam realizować plan pod tytułem bądź youtuberem być. Ale to wam nagram jeszcze jeden odcinek na ten temat. A w tym odcinku to słuchajcie, bo na tyle, także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka.